Cześć wszystkim, z tej strony Pomidor, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Crash Monf. Witam was w gierce pod nazwą Crash Bandicoot Flash. Jest to gierka, którą wysłał mi Raycraft w komentarzach pod poprzednim odcinkiem z Crasha M10's Adventure. No i co? Jest to gierka, powiedzmy, mojego dzieciństwa, bo za dzieciaka zagrywałem się w Crasha przeglądarkowego. Jednakże nie jestem jakimś szczególnym fanem tej gierki, bo nie powiem, że nie. Wolę oficjalne gierki z Crashem, a ta gierka no jest takim, powiedzmy, na zabicie nudy i tyle. Więc co? Zaczynamy sobie nową gierkę. W tle, jak możecie usłyszeć, jest muzykę z Crasha Team Racing z głównego menu. I od tego momentu prawdopodobnie będę puszczał jakąś muzykę z Crasha, bądź też i nie z Crasha, żeby sobie coś w tle leciało, ponieważ jak słyszycie lub... Kurde, nie to, tego nie chciałem zrobić, czekajcie, wyjdźmy stąd. Return to Warp. Nie tutaj chciałem wbić. Jakby to powiedzieć... ta gra w ogóle nie ma żadnej muzyki, więc nie chcę tutaj coś, cokolwiek tam leci w tle. Bo gdyby nie to, że teraz puściłem w tle muzykę, to prawdopodobnie byłaby cisza i tylko byście słyszeli właśnie hud Crasha. Więc dobra, gra ma tutaj 5 poziomów plus jeden boss, czyli Reaper Rue. I jak opis tej gry pisze, jest to parodia Crasha Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Tylko że w 2D i w flashu. Więc bez zbędnego przedłużania wlecimy na pierwszy poziom Peaceful Walk. No i co? Sterowanie jest bardzo proste. Strzałkami idziemy sobie w prawo, lewo i prosto. Znaczy w prawo, lewo i skaczemy w zasadzie. Strzałką w dół robimy slide. Spacją robimy speed attack. No i to jest w zasadzie wszystko. Cały, że tak powiem, nasz ten. Całe nasze kontrolki, kurde. Musiałem przez chwilę pomyśleć, co chcę powiedzieć. I można by nawet powiedzieć, że pierwszy poziom jest taką parodią trochę tego. Pierwszy poziom jest trochę parodią pierwszego poziomu z Crasha 2. I tak, ta gra, pomimo że jest w flashu, ma też często błędy, tak zwane glitche, które czasem, że tak powiem, są śmieszne, a czasami są tak żałosne, że to jest po prostu aż przykre. Otóż jest taki glitch, który pozwoli ci zdobyć więcej niż dana ilość skrzynek, która jest w poziomie. Przykładowo, poziom liczy ten 53 skrzynki, to jest możliwość zbagowania się licznika skrzynek do takiego stopnia, że możesz zdobyć nieskończoność ich. I nie wiem, od czego to jest zależne. Zabrakło mi dwóch skrzynek, łe. To jest przykre. Ale dobra, mam Peaceful Walk zaliczone. Więc czas na kolejny poziom, czyli The 51st Crate. Czyli to był chyba poziom... A, to nie wiem, co to jest za parodia, jakiego poziomu. Szczerze powiedziawszy. Ale tak, jak ja tą grę poznałem, pewnie jesteście ciekawi. Otóż... za dzieciaka było coś takiego, że ja i moi znajomi bardzo uwielbialiśmy grać właśnie w Crasha. Co niejednokrotnie wam opowiadałem. I jeden z moich znajomych se tak dla beki szukał na wyspie gier lub na innych tego typu stronkach właśnie Crasha Bandicoota. I co jest zabawne, udało mu się znaleźć właśnie tą oto grę na wyspie gier. No i ja se tak mówię do niego, kurde stary. W ogóle wiecie co, przyciszę może troszeczkę gierkę, bo wydaje mi się, że jest ona za głośna. Może na 2%. Może tak będzie dobrze. No nie wiem, mi się wydaje, że w sumie ten... tak, wcześniej też było dobrze, ale tak mi się wydaje, że może troszeczkę dźwięki były na równi ze mną. I dlaczego ja tak failuję, kurde? Od jednego ściszenia, kurde, gierki. A bo wiecie co, żeby mieć jeszcze raz pewność stuprocentową, na chwilkę tutaj zrobię ZW, zrobimy edit i zobaczymy, jak to wszystko ze sobą chodzi. Już jestem i... kurde, dobra, graj. I wszystko dobrze chodziło w sumie, więc niepotrzebnie trochę ściszałem, ale dobra, never mind. I wracając do tematu, no i mój znajomy znalazł tę gierkę i mówi do mnie: ej, bo ty jesteś takim, kurde, fanem Crasha dużym, wielkim, że tak powiem, to może... what? Od kiedy? Ej, wy to widzieliście też? Tenisówki Crasha uderzyły w skrzynkę, po czym ją zniszczyły. What?
Na maraton faili oczywiście w jednym miejscu, no bo czemu by nie? Ta gra jest taka świetna, że aż muszę failować w jednym miejscu, ale na szczęście sobie życia łatwo nadrobię. No i on mówi do mnie, że jestem wielki fanem Crasha i tak dalej, to może obczaj se tą gierkę. I wysłał mi linkę i sobie mówię, dobra, zagram se w tą gierkę. I mnie pierwsze co zdziwiło, bo myślałem, że to jest taka jakaś oficjalna gierka, nie? Że to jest, nie wiem, że będę musiał jakiś emulator czy coś ściągać. A patrzę, to jest kurde gra na wyspę gier i mówię sobie, kurde, to jest chyba... Coś tu jest nie tak. Włączam se gierkę i mówię sobie, ej, ta gierka w sumie aż taka zła nie jest, ale nie zrobiła na mnie jakiegoś szczególnego wrażenia. I on po dłuższym zagraniu też stwierdził, że jednak przeliczył się trochę co do tej gierki, że jednak uważał, że ta gierka będzie nie wiadomo jakim, wiecie, szokiem, niedowierzaniem i tak dalej. A się okazało, że była trochę taka średnia. W ogóle kiedyś na wyspie gier był taki błąd, że gdy się zginęło w bonusie, to była możliwość, że mogłeś, że tak powiem, nie zdobyć, znaczy tfu, jak zginąłeś w bonusie, to platforma mogła ci nie zadziałać, żebyś, wiesz, się tam dostał do bonusu. W ogóle jednej skrzynki nie ma. To TNT zostało tak zniszczone i ono zbugowało mi teraz licznik skrzynek pewnie. A nie. Wszystko jest w porządku. Mamy kurde klejnot. Nice one. Hehe. Dobra, więc zostały nam tylko trzy poziomy. Snowjoke oraz Crash Smash oraz Final Cutter. I licznik z Reaperem Ru, a raczej taka kapsuła z Reaperem Ru zaczyna się napełniać. Co spowoduje, że niedługo boss będzie nam otwarty. Dla nas otwarty w zasadzie. Ja w ogóle kiedyś myślałem, że ta gra jest trochę dłuższa, a nie, że tylko 5 poziomów i tyle. I w sumie haci w D, mam nadzieję, że ci się podobało. Mówię serio, myślałem, że ta gra ma coś w pokroju Papa Louis. Jeżeli graliście w Papa Louis, to będziecie wiedzieli, o co mi chodzi, że ta gra miała tam trochę więcej niż jeden, że tak, jedno pomieszczenie. A tutaj niestety gra zamyka się na jednym pomieszczeniu i na 5 poziomach. I to jest w ogóle parodia Snow Go. Ten Snow Joke. Bo jak widzicie, jest ta platforma, która nas zabiera do góry, ta taka brązowa. LOL! Jakim cudem ja oberwałem? To jest w ogóle bez sensu, nie? Bo w oryginalnym Crashu było coś takiego, że miałeś te animacje śmierci, że byłeś przez sekundę nietykalny, a w tej gierce już nie jesteś nietykalny. Lel? Ale dziwne. W ogóle tutaj jest ciężko zdobyć wszystkie skrzynki, bo Crash się strasznie ślizga. Znaczy wiadomo, bo jest na lodzie, hehehe. No ale za bardzo się ślizga, o to mi chodzi. Ale ja jakoś nie miałem z tym teraz problemu, więc chyba to jest dobrze. 15 żyć. Wow. Może mi się uda 20 zdobyć. To by było cool. Nie. To było dobre, kurde. 19 żyć mamy, więc na pewno będziemy mieli koło 20, nawet trochę ponad 20. A i tu już będzie przedostatni poziom nas czekał. Crash Smash. Trochę jak Smash Bros. Dobra, tutaj mamy już, kurde, klimaty z deszczem. Deszczowy poziom. Kto by się tego spodziewał w gierce z Crashem, że deszcz będzie padał? Ja na pewno nie. Bo tak naprawdę to gra, która wprowadziła tak na początku warunki pogodowe, to był chyba Crash 2, co nie? Bo w Crashu 2 padał deszcz, z tego co ja dobrze pamiętam. Bo Crash 1 nie miał czegoś takiego, że tam takie animacje pokroju, że deszcz padający. Dopiero od Crasha 2 się to wszystko zaczęło. Kurde no, odbij się tam do góry, bo ten poziom jest bardzo krótki. Nie wiem szczerze, ile będzie ten odcinek trwał z Crash Month. Wiem, że jeszcze po drodze będzie się szykował materiał, tak więc jeżeli jesteście znudzeni
oglądaniem tylko fangame'ów i chcieliby się coś obejrzeć z Crasha Monf, no to niedługo mogę wam powiedzieć, że będzie się szykował materiał, który będzie przedostatnim materiałem do Crash Month. I mamy 24 życia. Moglibyśmy mieć 25, ale przez moją głupotę nie mam. I ponownie, kolejny poziom 100%owany. I w roli ścisłości 100% ci gówno daje. Więc jeżeli chcesz se grać tak o, to se graj tak o, bo to jest grana przez Flasha, więc nie będzie żadnego zakończenia takiego 100%owego, bo przecież to jest gra w Flashu robiona, kurde. Ale że ja po prostu niektóre poziomy chcę sobie robić na 100%, a niektóre nie, no to wiecie. Na przykład teraz stwierdzam, że olewam ten poziom na 100%, bo nie chcę mi się zbierać tych pasiastych skrzynek. Więc zrobimy tak. Pyk, 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 pyk. I mamy tutaj ostrza, które trochę wyglądają jak czyjeś nogi w sumie. Jakby wiecie, koleś na przykład albo gościuwa tak nogami, że tak powiem, trzepała. Lub trzepał. Dawaj. Niezły wybuch, co nie? To nitro jest w tej grze naprawdę potężne. O, i w ogóle to jest BK. Zobaczcie w ogóle, jakiego koloru jest ta platforma, nie? I przykładowo, raz jak grałem na Wyspie Gier, to było coś takiego, że nawet nie zginąłem w bonusie, a gdy chciałem wejść do bonusu, żeby wiecie, tam, żeby po prostu zaliczyć sobie bonus, to nagle gra mi odmawiała posłuszeństwa, mówiąc, że zginąłem niby w jakiś sposób, co jest w ogóle takie hehe zabawne bardzo. Boki zrywać normalnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I gdzieś zostawiłem dwie skrzynki, ale to już tam never mind. A dobra, to są te dwie pasiaste skrzynki. Okej, nie zwróciłem na to uwagi. I dobra, czas na pierwszego i zarazem ostatniego bossa, czyli czas na finałową walkę z Reaperem Ru, kurde. Więc specyfikacja Reapera Ru będzie taka, że on po prostu będzie co jakiś czas wypuszczał TNT i Nitra. I musimy patrzeć właśnie na żelazną skrzynkę, ponieważ kiedy wypuści żelazną skrzynkę, to wtedy atakujemy spin atakiem, żeby on oberwał. Tutaj było za czwartym razem, więc zobaczymy, czy będzie teraz za piątym razem. Bo może to robić losowo. Właśnie, losowo. Okej. I teraz mu zostało ostatnie życie. To było chyba za szóstym razem w tym momencie. Uwaga. 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 To jest szósty będzie. I siódmy chyba. Nie! Kurde! Ale zrypałem! Da, za czwartym razem teraz. Czyli musimy teraz odliczyć. To będzie drugi. A teraz za trzecim nagle, kurde. Frajer. Dobra. Mamy teraz finałową, że tak powiem, walkę z Reaperem Ru. W sensie finałowy jego pasek zdrowia. I teraz odliczamy. Uuu! Ale wredna małpa z niego. Wykorzystał ten moment, że tutaj nie stałem. Kurde! Byłem prawie. Muszę trochę dłużej poczekać na jednym tym. Na innej platformie. On teraz będzie spam robił tutaj. I proszę bardzo. Body slam. Udało nam się zdobyć body slam. Pozdro 600. Co za tym idzie, zdobywając body slam, możemy sobie teraz zapisać gierkę. Halo. Mogę sobie zapisać, czy nie? A dobra, walić to. Nie muszę zapisywać, bo już i tak mamy grę zaliczoną. Tak więc, to był Crash Bandicoot Flash. Mam nadzieję, że wam się ten filmik do Crash Month spodobał.
Zostawiam wam link w opisie tego filmu, tak jak to miało być zresztą z poprzednim, bo miał też być link, ale zapomniałem. Ale tym razem dam link i w poprzednim, i w obecnym filmie do tego, byście sobie zagrali w tę grę, a w tamtym przypadku pobrali. No i co? Z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli jesteś na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z lewami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co sądzisz o Crash Bandicoot Flash. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć i pa pa!